Epigonia. Cytat Jarosława Marka Rynkiewicza. Nie ma idiomu poetyckiego czasu minionego i czasu teraźniejszego, bo jest jedno wielkie morze języka poetyckiego poza czasem. Moja burza jest matką czułości, żyje sama nad morzem poezji. W ciągu dnia zbiera musze na brzegu i naprawia porwane sieci. A muszle szumią polszczyzną, a w sieciach miotają się słowa. Słowo śpiewa pieśń czarnoleską, Laura szepcze do swego widoma. Moja burza jest siostrą nicości, mieszka w wieży z kości poległych. Wieczorami zapala latarnię, odprowadza wzrokiem okręty. To są widma rozbitych statków, które tkwią zatopione w języku. A każdy ma rzeźbę na dziobie. Leopolis, Sarmatia, Wirtus. Rzeczywiście ja unikam spotkań autorskich, na których prezentowałbym wciąż to samo, w tych przerwach, kiedy nie wydaję nowych rzeczy. Chyba dlatego, że najważniejsze jest dla mnie słowo. To słowo jest jakby niezależne od autora. To znaczy nie autor jest ważny. Ja mam takie przynajmniej doświadczenie, że autor jest tylko zwykłym rzemieślnikiem, jakimś przekaźnikiem, a to wszystko, co najlepszego mi się udaje napisać, przychodzi z zewnątrz i jest jakąś łaską. I to słowo jest najważniejsze. Słowo jest rzeczywistością. Dawni poeci. Później urodzony wciąż słyszę ich głosy. Szepczą, krzyczą, śpiewają we mnie dawni poeci. Jak gdyby nie zdążyli powiedzieć wszystkiego i jeszcze przez krótką chwilę chcieli pożyć na cudzy rachunek. Szamoczą się, rozpychają łokciami, powtarzają własne błędy, niczego nie potrafią mnie nauczyć. W moim ciele czują się tak samo nierozumiani, przegrani, samotni, jak we własnych ciałach i epokach. Z trudem przedzierają się przez Syberię pychy, lasy zgorzknienia, cytadele lęku, niosąc zapas oliwy dla tych, co przejdą po nas. Są dni, kiedy udaje mi się od nich uwolnić, wyjść z siebie, poddać się światu, dotrzeć na szczyt wieży Babel, ale tam moje oczy topnieją od gwiazd, a srebrno skrzydły anioł odbiera mi mowę. Wtedy zamykam się w sobie, siadam wśród radnych poetów i w blasku przechodniej lampy próbuję znaleźć z nimi to, co zgubiłem ze światem. Wspólny język. Ten tomik jest dla mnie szczególnie ważny, bo on, tak jak De Profundis, był tomem pytającym o sens ofiary i próbującym jakby przywrócić ten głęboki patriotyzm w obliczu konkretnych, pokazujący też konkretne ofiary bohaterów, żołnierzy. Tak ten tomik, przynajmniej w pierwszej części, jest dla mnie taką książką o słowie. W De Profundis był taki wiersz Archeologia, o tym, że ja się przedzieram przez zwały martwego języka, martwej polszczyzny, bo tak mnie nauczono na studiach, na polonistyce, że poezja, która mówi o ojczyźnie,
o zbiorowych obowiązkach, o wspólnocie i to nie odcinając się od języka dawnej poezji polskiej. Jest wtórna, martwa i do niczego zupełnie. I rzeczywiście ja to odczuwałem też, żyjąc w nowych lekturach, odczuwałem, że oczywiście nie zgadzałem się z diagnozą moralną tego. To znaczy uważałem, że szkoda, że tak jest. Bardzo, bardzo tego żałowałem, ale rzeczywiście uwierzyłem w to, co Maria Janion nazwała zmierzchem paradygmatu romantycznego, tak? I odczuwałem to w taki, jakby poprzez swoją tam wrażliwość. Romantyczność. W sierpniu nad leśną mogiłą Lechonia, przy której czuwa już tylko Bóg, zdziczałe pszczoły harcują w begoniach, zbierając z kwiatów popiół. Na minut. I zaraz lecą w klasztorną aleję między kaskady srebrzących się liści, tam w plastrach z wosku na nowo gęstnieje. Nigdy nie miało się. Gdy kończą pracę zastępy pszczół, siostry z zakonu świętego Franciszka zawartość barci wkładą na stół. Ten miód jest mirrą dla... Zmysłom przywraca moc czucia i wiary, świętą wonnością nasyca powietrze i czuje wiatr, który smaga policzki. Ktoś gra mazurka ze starych nut. Ułan na koniu cwałuje wzdłuż Wisły i wierzy. Jeszcze się zdarzy cud. Jeszcze się zjawi na białej kasztance naczelnik tych, którzy w prochu leżą, żeby wybiły się sny całopalne z katakumb świata na niepodległość. Podobno nic im nie wyszło w życiu, po bitwach gorycz, po wierszach ból. Skąd w takim razie na moim języku słodki sakrament z wygasłych słów? Jeszcze jeden wiersz o Lechoniu, którego rocznica śmierci minęła niedawno zupełnie bez echa, śmierci samobójczej w Nowym Jorku. Zabrałeś mu, Panie, strofy kamienne, a dałeś mu wiersze z ciała. Daleko za wodą spłonęła marzeniem i zgasła kochana Warszawa. Runęły kolumny trzynastozgłoskowca, dzwonnice i rymy strzaskane, a wewnątrz świątyni na strzępy ktoś rozdarł ten obraz, co bywał sztandarem. Z pogorzeliska chciał wynieść pamiątkę, choć róże, choć sztych spod Chocimia. Lecz przedstawienie już było skończone, w teatrze opadła kurtyna. Śmierć weszła w ogrody i dworki z modrzewia, żurawie zamarły przy studniach. Walc ustał w pół taktu i dawna poezja z dnia na dzień wydała się próżna. Próbował na nowo opisać z pamięci tę Polskę pachnącą ziołami, ojczyznę skowronków, aniołów i dzieci i wojsk ze srebrnymi skrzydłami. Na pomoc przyzywał herosów Plejadę, uwierzył, że w grobach go słyszą i wziął Matkę Boską na wojnę ze światem. Armaty zagrzmiały muzyką i chodził wśród obcych i bił się z myślami, to mało, to ciągle za mało, więc żeby tchnąć życie w podarte sztandary, zawijał w nie własne ciało. Garbate i grzeszne, a przez to dość ludzkie, by wiernym dzwoniło na trwogę. Legł krzyżem, zapłakał i lity pas słucki przewiązał na czarną stronę. Zabrałeś mu, Panie, strofy kamienne, a dałeś mu wiersze z ciała. Daleko za wodą spadała cierpieniem ta Polska, co ciałem się stała. Runęły wiązania trzynastozgłoskowca, mózg, żebra i serce strzaskane, a wewnątrz świątyni ramiona rozpostarł ten Chrystus,
co zbawił Warszawę. To tylko gwoli wyjaśnienia, no, wszyscy Państwo wiedzą zapewne, że Jan Lechoń zginął na emigracji w 1956 roku, skacząc z wysokiego piętra hotelu Hudson. Dwie miłości. Ty pójdziesz górą do domu ojca, a ja doliną. Ciemną doliną, gdzie się stoczyła raniona miłość. Ty będziesz wołać mnie po imieniu z grani niebieskiej, ja ci odpowiem z głębi doliny złamanym szeptem. Gdybyśmy granią biegli oboje, byłoby prościej, ale nie umiem na dnie zostawić tamtej miłości. Oni tu wszyscy, jak zapomniana rota przysięgi, pogruchotana składnia polskości, Biblia wyklętych. W Ezechielową dolinę kości strącona mowa, hełmy jak słowa, sprzączki jak słowa, czaszki jak słowa. Chciałbym się z Tobą układać do snu w rozbłyskach planet, lecz moje serce jak nieśmiertelnik jest przełamane. Z lewej komory płynie tętnicą miłość małżeńska, prawa komora gorzką miłością płuca napędza. Ty się nasycisz przy stole pańskim chlebem i winem. Ja będę z nimi dzielił pragnienia czarną godzinę. Byłoby piękniej, gdybyśmy chatkę mieli z piernika, lecz muszę czuwać nad poległymi, żeby oddychać. Jeszcze taki wiersz Ars Poetica. Bardzo mi bliski, chyba najbliższy w tym całym tomiku, chociaż taki, myślę, niepozorny, ale dokładnie jakby wyraża moją filozofię poezji i doświadczenie poezji. Dawniej była tu droga z wyoranych kamieni, prowadząca do dworu, wioski lub zagrody pod lasem. To, co po niej zostało, urywa się w łanach pszenicy. W powietrzu gęstym jak olej wirują drobinki plew, owady, strzępy pajęczych sieci. Drutami na horyzoncie pędzą komunikaty, lecz ja jestem poza zasięgiem. Na stuletnim bruku próbuję stawiać kroki, których nikt nie usłyszy. Kora zdziczałych wierzb kruszy się pod palcami jak grzbiet staroświeckiej książki. Kiedyś zabiorę cię tutaj, żebyś zobaczyła, jak pod wieczór na miedzy ląduje olbrzymia czerwona kula słońca i wszystko, droga, pola, szpaler wierzb, moje koślawe życie w jednej chwili staje się ciemne od blasku. In Gallicantu. To jest wiersz napisany po pielgrzymce do Jerozolimy w kwietniu 2013 roku i po wizycie w tym kościele In Gallicantu. Nazwa wywodzi się od wpiania koguta i zaparcia się świętego Piotra. Tego faktu, że Piotr zaparł się Chrystusa, a w podziemiach tej świątyni znajduje się właśnie historyczna cysterna na wodę, w której Chrystus spędził ostatnią noc. Puścić poręcz światła i schodzić coraz głębiej, coraz ciaśniejszym szybem, pod jedną, drugą posadzkę, poniżej fundamentów, do miejsca, gdzie arcykapłan umieścił kamienną cysternę. A potem zapaść się w otchłań,
przepaść jak kamień w wodę i znaleźć się na dnie, in profundis, gdzie cisza jest alfą, a ciemność omegą. Jeśli było tam życie, to rozmienione na drobne, molekuły, bakterie, uparte pierwotniaki. Jeśli biło tam serce, jakże dobiło do świtu. Bóg, rozłożony na pierwiastki, sprowadzony na ziemię, komórki macierzyste, przechowywane w puszce, na życie wieczne. Amen. I zaraz potem wiersz dedykowany pamięci dowódców, żołnierzy i działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Baptysterium. 30-letni katechumen stoi po kolana w wodzie nocą w podziemnym karcerze mokotowskiego więzienia. Dreszcze potrząsają jego nagim ciałem, dłonie zdzierają ze ścian płaty hańby, spuchnięte wargi z trudem mamroczą żeńskie imiona. Na baranka pańskich godach, w szat świątecznych czystej bieli, po krwawego morza wodach, nieśmy Panu pieśń weseli. Błogosławiona wodo, na której leniwie dryfują ekskrementy i truchła gryzoni, uświęć go. Czarny kamieniu więziennej posadzki, na której ślizgają się jego stopy, bądź mu oparciem. Zanurzony w śmierć Galilejczyka, w jego zgon i zmartwychwstanie, rano wyjdzie stąd wolny, nowy człowiek, gotowy do nowego życia. Czarna legenda. Motto ze Stanisława Balińskiego. Moją ojczyzną jest Polska podziemna, walcząca w mroku, samotna i ciemna. Chłopcy polegli za ojczyznę, odnajdują się w czarnej legendzie. Czarne są ich młode twarze, ich marzenia spalone na popiół. Codziennie po ciemnej jutrzni na nowo formują oddziały i z dołów śmierci ruszają w drogę do granic otchłani. Nie wierzą w żadne amnestie, wolą pozostać w podziemiu. Wiedzą, gdzie broń zakopana, więc mają jej pod dostatkiem. Kolumną dusz maszerują przez 7 kamieniołomów, przez 7 lasów zwęglonych, przez 7 zapadłych wiosek. I walczą, jak zawsze, za innych. Na wiecznej linii Kerzona, między modlitwą a kpiną, honorem a zbydlęceniem. Błyskają w świetle eksplozji ryngrafy z czarną Madonną. Dymi jak susz w kadzielnicy dantejski las naszych sumień. Pamiętnik z krakowskiego przedmieścia. Nie wiem, ilu z Państwa było na spotkaniu ze mną chyba 4 lata temu. To był czas, kiedy ta sprawa smoleńska była bardzo żywo przeżywana i pamiętam, że tutaj było bardzo dużo ludzi, ale w ogóle na spotkaniach takich patriotycznych takie spotkania ściągały mnóstwo osób. No i ten wiersz jest o moim świadectwie z krakowskiego przedmieścia przez te wszystkie lata. Tak wielu, to jest cytat z Thomasa Stearnsa Eliota, Ziemi Jałowej. Tak wielu, nie przypuszczałem, śmierć wzięła tak wielu. Snuć miłość, czytać wiersze pod pomnikiem Mickiewicza i patrzeć w wyłupione oczy kamienic. Słyszeć wiatr, który raz po raz zrywa się do galopu i jak centaur z powietrza pędzi krakowskim przedmieściem, zbierając z bruchu strzępy modlitw, okruchy pieśni, echa ukazów i przekleństw,
a potem wraca, szarpie nas za głosy i wplątuje je w polifonię dziejów. Pali się miasto. Płoną powstańcze kwatery i smoleńskie znicze. Z bram wybiegają cienie z pochodniami, jak węże syczą miotacze ognia. Obraca się w popiół człowiek w cytadeli i człowiek na stadionie. Na naszych płaszczach osiadają drobinki sadzy, a nasza miłość, słowa, które rzucamy na wiatr, wzbija się z dymem pożarów ku milczącemu niebu. Porządek panuje w mieście zimnych czaszek. Umarli piszą doktoraty, pracują na etatach, spłacają kredyty. Rano biegną do pracy, do pieluch, do punktów obsługi klienta. Wieczorem chronią się w modnych klubach albo w blasku ikon, recytują z przejęciem: ząb mnie boli, my dwoje, nas czworo. Marzą o innej Polsce, innej historii, innej poezji. Przez całą dobę porządkują swoje małe dzieje, swoje przytulne mieszkania, swoje kolekcje płyt z muzyką elektroniczną. Kiedy grzeszą, są nam bliźniaczo podobni. Jeśli się modlą, to żarliwie, do Boga umarłych. Żywi mieszkają głębiej, pod sklepieniem bruku, w zasypanych kanałach na cmentarnej łączce. Nie mogą zmrużyć oka. Ich dzieci i wnuki wracają dziś do kraju w metalowych trumnach. Znowu zrywa się wiatr, staje dęba i gna w Aleje Jerozolimskie, gdzie defilują kohorty Lewiatana. Szeleszczą postrzępione szynele, połyskują stalowe hełmy i wozy transmisyjne podłości. Tymczasem rośnie wrzawa przed pałacem namiestnika Judei. Pijany motłoch skanduje Barabasza i szydzi z ludzi przywiązanych do krzyża. Świszczą na hajki obok Bernardynów, płaczą kobiety w czarnych sukniach, mężczyźni w czamarach wydrapują spod śniegu grudy zamarzniętego błota. Przez plac zamkowy przechodzą Żydzi, śpiewając może coś Polskę. Jeden z nich, 17-letni, podnosi z ziemi krucyfiks i trafiony moskiewską kulą przez kilka sekund patrzy na mnie jak Chrystus z gruzowiska pod kościołem Świętego Krzyża. Zanim się uda przełamać los, trzeba go podźwignąć. Wstać z grobu, wyjść na wiatr, spojrzeć w twarz głodu, twarz ognia, twarz śmierci, najgorszą ze wszystkich twarz zdrady. Szukałem sprawiedliwości na krakowskim przedmieściu, lecz zobaczyłem, jak płonie miłość. A było to wczoraj albo przedwczoraj, 70, 150 lat temu. Ulatywały w niebo ostatnie tchnienia, ciche modlitwy, roty przysiąg, refreny czułej pamięci. Wewnętrzny ogień, którego nic nie wyziębi, zamieniał całą Warszawę w świecę paschalną. Nocą wiatr rozgania chmury, odsłaniając światła wiecznego miasta. Nie zbawiła go Armia Czerwona. Bóg żywych wyszedł na ulicę i zginął na krzyżu, by trzeciego dnia zmartwychwstać. Jeszcze jeden, przedostatni wiersz z akcentami polemicznymi. Stara śpiewka, napisany po lekturze książki Rafała Ziemkiewicza. Takie piękne samobójstwo chyba. Mają oczy do patrzenia, lecz nie widzą żywej wiary, która poszła do powstania. Krew męczeńską wywabiają terpentyną, aż z ojczyzny im zostaje biała flaga. Mają uszy do słuchania, lecz nie słyszą nocnych modlitw z głębi epok i bezdroży. Nie o podbój, nie o pokój, nie o litość, ale o to, by się stać Królestwem Bożym. Mają umysły do myślenia, lecz nie wiedzą, chociaż Inka o tym pisze w Grypsach z nieba, że od śmierci dużo gorsza jest nikczemność. Powiedz babci, zachowałam się jak trzeba. Mają serce do kochania, lecz nie znają
tej miłości, co naczynia chroni z gliny i napełnia je cierpliwie żywą wiarą, by sny ojców wciąż dźwigały się z mogiły. Mają duszę do zbawienia, ale nie chcą przyjąć prawdy, która niebo nam przybliża. Wielką ciszę rozdzierają starą śpiewką. Jeśli jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża. I ostatni wiersz, kończący też tomik. Chrystusie utraconych miast. Chrystusie utraconych miast, ciągle nie wiemy, czy przeżyłeś, czy rankiem cię posłali w piach, czy cię wywieźli na kołynę. Pył opadł z wiekuistych wzgórz, gdzie kiedyś biło twoje serce. Po kamienicach został gruz, po ludziach kości rozeschnięte. Wieszcz spod kolumny rzuca cień, ikona świeci w ostrej bramie, lecz rozum mówi, stało się, już się nigdy nie odstanie. Chrystusie utraconych miast, które jak krew nosimy w sobie, jeżeli żyjesz, to nas zbaw, lecz tylko z Wilnem i ze Lwowem. Język patriotyczny wydawał mi się banalny, zużyty, tak jak to mówiono. No i w tym tomie De Profundis jakby to był dla mnie jeszcze problem. To znaczy zacząłem też stawiać pytania właśnie, jak to jest z tym językiem. I jest tam ten wiersz Archeologia o przekopywaniu się przez te złoża martwego języka, spod którego patrzą wierne oczy poległych. Tak? To znaczy, uświadomiłem sobie, że ten język będzie dla nas żywy na tyle, na ile ich ofiara będzie żywa i pamięć o nich, że to jest to samo. To znaczy, język się nie starzeje. To my głuchniemy jakby wobec jego piękna, mocy, prawdy. To jest tak jak z ludźmi, dlatego w tym tomie Pigonia Nowym jest tak dużo porównań ciała do słów, tak? Z czaszki jak słowa. To jest tak, dokładnie tak samo. Jeżeli nie szanujemy ofiary bohaterów z przeszłości, to język również mówienia o tych sprawach będzie nam się wydawał martwy i tylko z tego to wynika. Więc jakby ja przy całym swoim, myślę, patriotycznym wychowaniu przechodziłem taką ewolucję, w której Smoleńsk był miejscem kluczowym, miejscem też spotkania Boga w tym wymiarze polskim, ale też właśnie Smoleńsk mnie otworzył jakby na tę rzeczywistość polskiego patriotyzmu i polskiej historii w ogóle. Tak głęboko w tym wymiarze historiozoficznym, czy nawet metafizycznym, czy eschatologicznym również. No i dziś piszę jakby już zupełnie z innego punktu niż dawniej, bo mi się zdarzały wiersze o Polsce, kiedyś pamiętam w Odzie na Dzień Świętej Cecylii chyba był taki wiersz Kresy, ale pamiętam później po napisaniu tego wiersza, pamiętam rozmowę też z kolegami ze studiów, pracownikami naukowymi, którzy mówią, no jak możesz użyć, bo tam była mowa, że nazwisko na drzwiach nie jest polskie już, tak? Na tych kresach, w jakimś tam dworku jest inny, że wszystko, nic się nie zmieniło, jest tak jak stał na granicy państwa, tak stoi ten dworek, tylko innego państwa, ale jak nic się nie zmieniło, jak stał, tak stoi na granicy państwa, tylko tam nazwisko się zmieniło. Jak mogłeś użyć słowa polskie? Przecież słowo polskie w poezji nie może w ogóle funkcjonować, bo to jest straszne, to jest coś strasznego, to jest banał, to jest zaściankowość i tak dalej.
No i tak, taka była aura tych... ale oczywiście cały wiersz był uznany za bardzo dobry, tylko właśnie ten... Więc taka była... Ja to też myślę, że poniekąd odczuwałem w ten sposób. To znaczy, z tym, że jak mówię, ja się różniłem od tych swoich kolegów tym, że oni to wartościowali samą polskość negatywnie, a ja pozytywnie. Tylko jakby poprzez to wszystko, nie wiem, polonistyka to był dla mnie czas właśnie takiego budowania, myślę, charakteru, bo to ciągle trafiałem na opór tego rodzaju. Ale sam nie wyszedłbym z tego, myślę, z takiej formacji, nie wiem, do pewnego stopnia politycznie poprawnej. Nigdy nie byłem politycznie poprawny od strony religijnej, tak, duchowej. Zawsze bardzo mocno podkreślałem swój katolicyzm i przez to byłem też no, niszczony w tych środowiskach literackich przez wiele lat, ale i to mi jakoś nie przeszkadzało, ale jeśli chodzi o ten język mówienia o sprawach, o historii i w ogóle zajmowania się historią, nie wiem, w moim pokoleniu, ja jestem rocznik 72, nie przypominam sobie rozmów z poetami, moimi rówieśnikami, które by dotyczyły spraw publicznych. Mhm. Nie przypominam sobie ani jednej rozmowy. Historii, nic. Abstrakcyjna metafizyka to jest jakby coś najlepszego, o czym można było rozmawiać, o jakimś, nie wiem, odczuciu Boga. I też miałem wrażenie, że działając, pisząc we Frondzie i funkcjonując, jakby to ta generacja cała właśnie popełniała ten błąd, że wchodziła w, znaczy cieszyła się z tego, że kogoś udało się skłonić do refleksji, że gdzieś tam, że nie wiem, że on wierzy w coś, albo że i wtedy się mówiło, o, nie jest do końca stracony, tak, tak. A później jakby też ludzie, myślę, z tego, to dotyczyło też w pewnym stopniu środowiska tej formacji skupionej wokół Wiesława Walędziaka w telewizji. Bardzo różnie się te drogi układały. Teraz odbiegam trochę od poezji, ale bardzo różnie to jest ciekawe, że właśnie ci tacy rewolucjoniści, łowcy dusz, tak? W tej chwili jakby, znaczy wielu z nich odeszło od kościoła, a ci, którzy chcieli nawracać, jakby dalej tam wierzą, że coś jest, tak? Ale nic z tego nie wynika. Natomiast Arkana to pismo krakowskie, którego myśmy wtedy nie doceniali, uważaliśmy ich za takie właśnie taką nudną pracę u podstaw, to jakby się obroniły i to one dziś wpływają najmocniej na polską kulturę. I to też świadczy o... jakby też świadczy o tym, że właśnie nie warto jakby zwracać uwagi na to, co jest błyszczące i takie właśnie na pozór, tak, tak, takie ofensywne, ale właśnie rewolucyjne i chce zmieniać wszystko od razu, że rzeczy niepopularne, że długie trwanie też jakby rodzi najlepsze owoce, nie? Ale lepiej się oddycha teraz. Poczekaj, może mikrofon zaraza. Tak, bo ja się czuję zupełnie wolny teraz. Tak, to jest wolność. To jest poczucie wolności absolutne. Bo zdejmuje z człowieka w ogóle jakikolwiek taki koniunkturalizm. To znaczy myślenie w tych kategoriach, że... się naprawdę nie opłaca ten koniunkturalizm. No tak, że coś by się, nie wiem, że tak jak człowiek jest młody, to często myśli w tych kategoriach, że nie wiem, warto gdzieś tam wysłać książkę, z kimś porozmawiać,
A w tej chwili ja zupełnie nie myślę w takich kategoriach, tym bardziej, że no nie wysyłam ich właściwie do tej całej mainstreamowej prasy nigdzie. A też jakby w tej naszej, powiedzmy, też różnie bywa z tym stosunkiem ludzi recenzentów. Ale to jest jakby poza mną, bo tak jak wcześniej mnie interesował, nie wiem, interesowało mnie to, co krytycy mówią, to teraz mnie interesuje moja relacja z Bogiem jakby w poezji, nie? No, poezja, znaczy wiem, mam poczucie, że to jest skała. To co piszę i to, co jakby w jaki sposób to powstaje, cały proces twórczy, to znaczy to, że to się dzieje jakby, że ja jestem właściwie w tym nikim, to znaczy jestem rzemieślnikiem, który ma bardzo skrupulatnie i bardzo sumiennie oddać swoją tam, wykonać pracę, natomiast wszystko jest zewnętrzne, to co przychodzi, to jest modlitwa, to jest relacja, to jest rozmowa z Bogiem. Ja się... Która zmusza do szczerości. Dorotko, nie łapie cię mikrofon. No tak, ale to już jest jakby wykształcona cecha przez te wszystkie doświadczenia. No jest dobrze jakby działać pod prąd i zawsze próbować czegoś też przeciwko sobie w pewnym sensie, tak? Pozwolę sobie krążyć z teleportem, bo nie zbierane, proszę uprzejmie. Nie, no to ja nie jestem taka mądra, ale po prostu moja dusza doskonale to rozumie, co przed chwilą pan Wojciech powiedział, że warto właśnie być wiernym. Właśnie tym naszym wyborom, wbrew wszystkiemu, wbrew no, całemu może światu, to górnolotnie powiedziane, ale prędzej czy później przychodzi ta właśnie wewnętrzna, głęboka wolność, to przekonanie, że ja stoję w prawdzie i wtedy czuję się po prostu Bożą pomoc, że jesteś dzieckiem Bożym i to jeszcze błogosławionym. Właśnie takimi perłami jak ten tomik, takimi owocami, bo to są wszystko owoce. To są owoce. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za ten tomik. Bardzo. Bardzo miło. Także no teraz już nagadałem za dużo, aż tak bardzo chaotycznie mówię. Ale jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, to chętnie odpowiem. A ja jeszcze chciałam może tak, przypomnieć troszkę naszą wspólną historię. Ponieważ nie wszyscy z Państwa wiedzą, że wspominałeś to spotkanie tutaj w 2012 roku w lutym, prawda, czy w styczniu tutaj ono miało miejsce, po ukazaniu się De Profundis i właściwie rozmawialiśmy wówczas tak świeżo po smoleńsku. I później odbyliśmy dość długą rozmowę, dzięki której powstała książka Lawa. Wywiad, rozmowa z Tobą była właściwie takim zaczynem i to, co później mówiłeś w filmie na krakowskim przedmieściu i słowo lawa i wiara w to, że gdzieś ona pod brukami krakowskiego przedmieścia cały czas przepływa i eksploduje w pewnym momencie, co myślimy, że się jednak na naszych oczach pomalutku dokonuje, może nie w formie takiej eksplozji, ale jednak już jakiś zaczyn dostrzegamy, zmiany, że to wszystko zakorzenione w Bogu przywraca z jednej strony nadzieję, z drugiej strony powinno nas chyba jednak mobilizować także. I tutaj chciałabym nawiązać do Twojej myśli, z którą wydawało mi się, że jednak należy podjąć polemikę tam przed laty, kiedy mówiłeś o drugim obiegu. Pamiętam, że mnie to oburzyło. Kiedy powiedziałeś, że właściwie teraz ta poezja powinna się udać właśnie na jakiś rodzaj, no powiedzmy, wyspy bezludnej, czyli ukazywać się w drugim obiegu, powinniśmy tworzyć naszą kulturę, trzymać się razem w jakimś sensie ideowym, nie wchodzić w interakcje, prawda? Właściwie nie podejmować polemiki, nie próbować przekonywać, robić swoje. Cały czas mnie zastanawia, bo to robisz, tak? Jakby tak działasz. Natomiast jak oceniasz tych wszystkich innych, którzy próbują inaczej i czy dalej potwierdzasz skuteczność tej drogi, tak? Czy uważasz, że ten wybór, który no, konsekwentnie trwasz na tym stanowisku, był i jest słuszny?
Oczywiście, że tak. To jest, ale jest słuszny z mojej perspektywy. To, ja nie oceniam jakoś moralnie tych, którzy próbują dialogu i próbują znajdować się w innych środowiskach. Oczywiście poza skrajnymi przypadkami no, koniunkturalistów, którzy tam próbują na tym robić jakieś interesy swoje. Ale to raczej jeśli chodzi o dziennikarzy niż poetów, tak? Nie osądzam takich twórców, którzy gdzieś tam uważają, że trzeba się spotykać z wszystkimi i mówić do wszystkich. Natomiast ja wiem, że gdybym tak robił, to nie pisałbym tych wierszy, które piszę teraz. To znaczy ja jestem szczęśliwy, że odzyskałem swoją tożsamość i spokój i pewność i godność, tak, w drugim obiegu. To znaczy ja sam podjąłem wysiłek pracy nad sobą, kompletowania biblioteki, jak przed wojną, czytania książek, których emigracyjnych głównie, o których nie miałem pojęcia często. I to zupełnie zmieniło moją perspektywę, tak, spojrzenia na Polskę. To my sobie nie zdajemy sprawy, mówię to z własnego doświadczenia z przeszłości, ja sobie nie zdawałem sprawy, jak bardzo właśnie funkcjonowanie w takim świecie, szukanie porozumienia wpływa na nas samych. Jak bardzo my później jesteśmy eklektyczni, to znaczy jak bardzo zaczynamy pewne jakieś rzeczy, które są, nas poruszają głęboko, tak, nie wiem, mówię o chrześcijanach w ogóle. Jedni mają taką swoją sprawę w sercu z dziećmi nienarodzonymi, tak. Inni są gotowi tego bronić w każdej tam sytuacji. Inni mają, nie wiem, reagują przeciwko jakimś wynaturzeniom genderowym, płciowym i tak dalej. I tego są gotowi bronić. Inni tam mają jeszcze, nie wiem, w kulturze, tak? Są po stronie właśnie jakichś zapomnianych twórców, a odrzucają tych współczesnych. Ale każdy ma taką swoją ścieżkę, na której się skupia, a wiele innych jakby rzeczy się przylepia do niego. To znaczy zaczyna... Jeśli chodzi w tej sprawie, tak, jestem zasadniczy, ale w sprawie tam, nie wiem, no powiedzmy, dzieci, nie chcę tutaj, bo to już się robi taka rozmowa a la Tomek Terlikowski, a chodzi mi o, no chodzi mi o to, że do mnie się przynajmniej przylepiały różne rzeczy, zaczynałem się zastanawiać, jak dzisiaj widzę, to po prostu wiele takich głupot się przykleja w myśleniu, tak, do człowieka, takich mechanizmów, które bym nazwał, no właśnie, nie wiem, z lemmingami to można skojarzyć, tak, taki styl myślenia lemmingów, to nie jest tak, że zupełnie jesteśmy na niego impregnowani i to nas nie dopadnie, to znaczy ja znam chrześcijan, którzy na przykład mówią, bardzo głęboko wierzących, ale jeśli chodzi tam o na przykład prawa gejów, to są, zaczynają rozmawiać i mówić, no to jest to orientacja, a nie żadne wynaturzenie i tak dalej, dlaczego nie, tak? I ludzie z czasem, albo in vitro, albo, no jest mnóstwo takich, to i mówię o tych sprawach, No tutaj, ale tak samo, znaczy takich moralnych, bardzo, bardzo podstawowych, ale to samo dotyczy kultury, tak? Mówimy, nie wiem, godzimy się na, ktoś się zgodzi na to, żebyśmy my jako tam, nie wiem, ja jako poeta powiedzmy katolicki gdzieś tam miał występować w szerszym gronie, albo w telewizji, albo... To, ale za to ja uznaję gdzieś tam, że nie wiem, że... To towarzystwo uznajesz. No uznaję, że nie wiem, Olga Tokarczuk jest pisarką, że potrafi pisać. Dla mnie to nie jest w ogóle pisarka, tak? I to jest... To jest przecież.
To jest kobieta, która nie ma tak, ona nie jest, nigdy w życiu nie powiem po lekturze jej książek, że ona jest pisarką. To samo Stefan Chwin, to nie są pisarze, oni nie mają daru, nie potrafią pisać. To są amatorzy, którym się wydaje. I to ich stworzyła kultura III Rzeczypospolitej. I ja się nie zgadzam na to, do tej pory nie zgadzam się na to, żeby występować w tym samym gronie z tymi paniami i panami, którzy, ponieważ pisanie, twórczość jest pewną cechą arystokratyczną, daną od Boga, daną z zewnątrz, ale jest w tym pewna szlachetność, której wymagam od innych piszących, tak? To nie jest kwestia, kto jest lepszy, a kto jest gorszy, to jest kwestia podstawowa. Niestety to dotyczy również, z góry mówię, jakby naszej strony. Tu nie chcę wymieniać nazwisk, ale moim zdaniem w tej chwili to, znaczy, to, co powinno się teraz dziać w kulturze, to odsiewanie jakby ludzi, którzy mają jakiś tam poziom, prezentują pisarski, czy no, są pisarzami, a ludzi, nie wiem, różnych autorów fantastyki i tak dalej, tak? To już trochę może naprowadzam. No, najlepszymi pisarzami są w Polsce, za najlepszych pisarzy uchodzą autorzy fantastyki naukowej. No, to w ogóle jest literatura ósmego sortu, no, nawet jeżeli jest, to tego się nie da porównać z żadną, nie wiem, z powieścią obyczajową, a już nie mówiąc o poezji. To jest straszne i dlatego ja się na to nie godzę. Gdybym nie miał drugiego obiegu, to co bym dostał teraz po zmianach politycznych? Co? Gdzie TVP Kultura puszcza... Coś się zmieniło? Coś się zmieniło? Nie. Filmy Ostatnie Kuszenie Chrystusa, gejowsko-propagandowe, gejowsko-lesbijskie, filmy klasyczne, uchodzące właśnie gdzieś tam, puszczane na festiwalach LGBT. W każdym tygodniu Mateusz Matyszkowicz prezentuje. I to jest jedna strona. Druga, programy, gdzie on tam zaprasza. W jednym tygodniu zaprasza Przemysława Dakowicza, w drugim tygodniu Krzysztofa Wargę, publicystę Gazety Wyborczej. Też nie pisarza, tylko, nie wiem, Śmieszka, Błazna, kogoś, nie wiem, z kabaretu. Może tam, może robić karierę, ale ja nie po to wychodziłem z tej kultury trzeciej RP, jakby z własnego wyboru, żeby teraz wracać do takiej samej kultury, tak? Po to jest drugi obieg. Dlatego wybieram nadal drugi obieg i uważam, że nawet jeżeli on nie przyniesie takiej jak tak idealistycznie to mówiłem dawno temu, że co my mamy robić? Mamy budować drugi obieg i czekać, kiedy będziemy mogli zastąpić tym drugim obiegiem ten główny. Nie, pewnie się tak nie da. Nie wiem, politycy są za głupi może na to, że nie rozumieją tego, nie rejestrują. Może im się wydaje, że kultura to jest taka zabawa dzieci, które gdzie się idee w ogóle nie decydują o niczym. Ja uważam, że to, co się dzieje w kulturze, w telewizji, nawet TVP Kultura, która ma niszową oglądalność, te idee, które tam są kształtowane, będą decydować o wyborach politycznych za 10 lat na przykład. Bo tak się dzieje. No tak, tylko że nie, oni tego nie rozumieją widocznie, albo nie wiem, nie chcą, no, ich sprawa. To już jakby nie do mnie należy. Ale nawet jeżeli to się nie uda zastąpić, tak, to każdy z nas zyska, bo podejmie jakąś pracę duchową nad sobą, nad swoją edukacją wewnętrzną, tak, w tym drugim obiegu. I już będzie innym człowiekiem, sam, indywidualnie, nawet jeżeli nie będzie. Ja przestałem wierzyć w taką kulturę. Znaczy, no to wszystko, co się dzieje w tej chwili w Polsce, w kulturze, Instytut Książki i tak dalej, opieszałość, sposób, w jaki to się robi, mnie to żenuje. To jest, ja byłem przekonany, że 2 miesiące po wygranych wyborach jakby tutaj już zostanie wdrożony pewien taki całościowy plan, jeśli chodzi o kulturę, o instytucje kultury.
I to się potoczy bardzo szybko. To znaczy zostaną, oczywiście nie chodzi o wykreślenie wszystkich twórców nie, jakby nieprawomyślnych, ale chodzi o to, żeby odsiać jakby te ewidentnie kariery z nadania Adama Michnika, zakończyć to i przede wszystkim, nie wiem, no, spróbować jakby oddać sprawiedliwość tym, którzy przez te lata no, byli w zapomnieniu. No, to prezydent Duda stara się to robić, nadał krzyże Orderu Odrodzenia Polski bardzo wybitnym twórcom arkanów krakowskich właśnie. Gratulowaliśmy przedwczoraj tak, panu profesorowi zespołowi. To jest świetna wiadomość. To jest, ja myślę, spóźniona moim zdaniem, ale jest. I to jest droga, która powinna być kontynuowana. Tak? Oczywiście nie tylko, bo ordery to jest jedno, ale ta codzienność kultury, instytucji kulturalnych, to znaczy oczywiście kultura będzie, ta wysoka, patriotyczna będzie się rozwijać i istnieć bez instytucji państwa także, tylko ja mam wrażenie, że państwo polskie, jeśli chce zachować tożsamość, powinno z tej kultury czerpać, znaczy rozwijać ją, budować taką kulturę, która będzie Polakom mówić, że warto być Polakiem, że czym jest wspólnota i tak dalej, językiem artystycznym. Bo przemowy polityków nie wystarczą. Nawet najpiękniejsze i słuszne. Ja się cieszę na przykład, że Antoni Macierewicz potrafi tak bardzo mocno mówić i dobrze i że wreszcie można usłyszeć takie przemówienia ministra od wojska, ale myślę, że jeżeli na tym etapie się zatrzymamy, to później zmieni się władza za 4 lata i będą inni, którzy będą mówić inaczej, ale właśnie będą odwracać to jeszcze bardziej, dlatego że Macierewicz w ten sposób mówi. On musi mieć zaplecze, on musi się odwołać, jakby mieć za sobą całą taką tkankę społeczną, kulturalną. Ja bardzo cierpię z tego powodu, bo widzę to z oddalenia, z mojej matarni gdzieś tam w Gdańsku, ale to właściwie no, na granicy Gdańska, nie ruszam się stamtąd, to jest właściwie wieś. I nie kontaktuję się, piszę do gazet, ale wysyłam wszystko internetowo. Mam nieodparte wrażenie, bolesne, że my nie potrafimy się łączyć, budować takiej właśnie to, co było siłą pokolenia Akowskiego. Nie potrafimy budować właśnie tej tkanki społecznej. Oni wszyscy jakby budowali, ale to Akowskiego, to wcześniej już było, to już pod zaborami, tak? Zawsze były jakieś tam związki młodzieży. Natychmiast się rejestrowali, albo właśnie gromadzili i budowali strukturę. To było wszystko oparte na jakimś też dyscyplinie jakiejś, tak? Na jakimś porządku, na jakimś, nie wiem, ktoś przedstawiał referaty, później była dyskusja i wszystko było oficjalne. My się śmiejemy z takich rzeczy, tak? Bo to nas nie ma żadnych oficjalnych form. Coś tam, spotkamy się. No i miałem doświadczenie takie, że nawet mam duże pragnienie właśnie włączenia się w taki ruch. A jakby no nie mam z kim, no, bo widzę, że to się zwykle kończy, jak się spotykamy na takich właśnie czterech zdaniach i koniec. Mam wrażenie, że właśnie, no nie wiem, Solidarni to jest przykład próby sprostania tej tradycji, tak? Znaczy coś naturalnego, że budujemy jakąś formację, jakąś właśnie w sytuacji zagrożenia wartości, jakby próbujemy się jednoczyć. Ale no nie wiem, wydaje mi się, że to, co było siłą tych ludzi, którzy właśnie się organizowali, że my mamy problem z organizowaniem się cały czas. Ja też, oczywiście. Znaczy, każdy się uważa za najważniejszego i za takiego właśnie
wolnego strzelca, natomiast nikt nie chce być żołnierzem, tak? Takim właśnie, który... To jest problem, myślę. To zrobiła z nami ta kultura... Postkultura właściwie. Ta kultura taka właśnie, że, która wychowuje już dzieci na celebrytów, tak? Żeby dziecko ma zostać w szkole wychowane, no to dziecko według matki ma być celebrytą, tak? Ono będzie, proszę go zostawić, nie ma do nich, ono nie ma być wychowywane, ono wszystko może, bo ono będzie celebrytą. Tak, i właśnie to się dzieje, co za absurd, bo celebryta jakby nie ma w sobie, ta nazwa nie ma w sobie żadnej treści, tak? To nie jest ktoś, to nie jest konkretny fakt, to nie jest konkretne zainteresowanie, to chodzi tylko o sławę, pożądanie sławy i kult sławy. Tak, i to wszystkich w jakimś stopniu dotyczy, ale to jest bolesne, jak się obserwuje, że... Jak się czyta o życiu na emigracji na przykład. O spotkaniach, nie wiem, także jakichś spotkaniach towarzyskich. No nie wiem, jak państwa życie wygląda, ale ja mam doświadczenie, że to też zanikło zupełnie. Takie spotkania, gdzie się, nie wiem, ludzie spotykają, żeby rozmawiać także o polityce, w domu. Z rodzinami, o wartościach, o książkach, o literaturze. Tak, to jest tak, że często, że no, dzieci sobie, my sobie, każdy prowadzi oddzielne życie. Dzieci mają swoje życie, my mamy swoje życie, nasi znajomi też, a jak się spotykamy, to często, nie wiem, to jest może nie... niemodne, wstydliwe, żeby w ogóle jakieś takie poważniejsze. Chodzi mi o takie nawet spotkania, które dotyczą czegoś konkretnego i są jakby tak umówione, no, że wiadomo, że się będzie rozmawiać o jakiejś idei konkretnej, tak? O jakimś wydarzeniu właśnie, właśnie takim niekoniecznie związanym z mamoną czy z bogaceniem się, karierą, tylko z czymś z duchowym czy z intelektualnym. No nie wiem, tak mi się wydaje, takie mam odczucie. Druga, kolejna sprawa to jest, jak już mówię o tym, to jest brak w młodym pokoleniu takiej aktywności. To, co mówił ksiądz ten odwołany od narodowców, jak... Ksiądz Jacek Mędler. Tak, i on mówił o tym aktywizowaniu się gdzieś tam podczas tego kazania, za które zresztą został niesłusznie. Ja jestem raczej Piłsudczykiem z przekonań niż narodowcem, ale to mi się bardzo podobało i sobie uświadomiłem, że właśnie tak jak mówił o tym, o tej aktywności, to sobie uświadomiłem, że no właśnie, że nie ma w ogóle takich ambicji bycia aktywnym w młodym pokoleniu. No niezupełnie, a co, no tak, ale co jest... sądzisz, ale poczekaj, optymistyczna nuta. Co sądzisz o pokazaniu baneru przez kibiców naszych w Marsylii bodaj, tak? Cała szerokość ulicy, bronimy europejskiej kultury. To nasi kibice, którzy pojechali na mecze, zademonstrowali taki oto pogląd o sobie. No, ja uważam, że to było kapitalne. Kultury, nie czegokolwiek tam, cywilizacji, nie. To my bronimy europejskiej kultury. No tak, tylko to są na razie gesty. Jakby tam też nie ma, tam jest budowane zaplecze przez różnych zapaleńców, tak? Takich jak ksiądz Wąsowicz w Lechii Gdańsk, jest Piotr Lisiewicz na łamach Gazety Polskiej próbuje w ten sposób, ale to jest trochę idealizowanie kibiców, mi się wydaje, bo bardzo mi się oczywiście podoba te hasła, to wszystko, żołnierze wyklęci, koszulki, nawiązywanie do tej tradycji, tylko bronimy europejskiej kultury, to jest dla nich po prostu hasło bardzo takie konkretnie rozumiane, że
że macie stąd iść po prostu, tak? To jest cenne, to też jest dobre, że oni jakby stawiają takie, taką barierę. Natomiast no, to nie jest tak, jak my sobie to wyobrażamy, że bronić, że oni tutaj bronią też, nie wiem, Nikę z Samotraki i Akropolu. No tak. Tutaj Zuzia wiem, że miała pytanie. Panie Wojtku, chciałam zadać pytanie panu tak naprawdę ze sfery warsztatu. Warsztatu poetyckiego. Czy zdarza się panu tak, że wie pan, zna pan już dwa czy trzy wersy początku wiersza albo końca wiersza i potem ten wiersz się nosi w sobie. Potrzebne jest jakieś kolejne przeżycie, żeby ta wena spłynęła. To, co pan napisał z zewnątrz, się nazywam z góry. O to samo chodzi. Jest to coś takiego, co też profesor Drzewski powiedział o muzyce, że tak naprawdę muzyka pisze się sama i te wiersze też się piszą same. Czy pan też tak to odczuwa? Tak, tak, dokładnie. No, bardzo precyzyjnie to pani określiła. No właśnie chodzę tu, przyjechałem z dwoma wersami, do których próbuję dopisać kolejne, a no to jest zwykle tak dokładnie, że albo początek, albo koniec, albo coś, nie wiem, jakiś dwuwers, który jest kluczem, jakby, który będzie gdzieś tam umieszczony centralnie, ale wszystko będzie wyjaśniał, tak, co jest w całym wierszu, się przychodzi pierwsze i później ja się staram dopisywać, ponieważ zawsze się staram pisać z rymami, bo to jest, no to jest taki właśnie, to jest coś pięknego, to jest dla mnie poezja, że ten rym oświetla jakby sensy. I to jest ideałem w ten sposób pisać, żeby to było nie dość, że był tam jakiś koncept, to żeby jeszcze było melodyjne. Melodia, rytm. Więc to mi ułatwia poszukiwanie, ja nigdy nie wiem, o czym będzie ten wiersz, tylko zaczynając od poszukiwania kolejnych wersów. Po prostu szukam kolejnego wersu z rymem i czasami jakby to mi odkrywa nową perspektywę. To jest takie rozłupywanie sensów w słowach. Tak jakbym rozbijał orzechy i wyciągał tam z łupiny, tak? I wyciągał właśnie ten miąższ. No, rym do jakiegoś tam wersu nagle odsłania, ukazuje nową perspektywę i zaczyna się pisać coś, czego zupełnie nie zamierzyłem. I to odbieram często, no to jest dla mnie takie doświadczenie spotkania z Bogiem, z taką logiką, no, najwyższą, bo ja jestem jakby, czuję się zbyt głupi, żeby niektóre właśnie sensy, które się tam pojawiają w tej końcowej formie wiersza, sam wymyślać. Nie potrafiłbym tego. To niektóre mnie zaskakują, niektóre odnajduję sensy czy jakieś konteksty kulturowe, których nie zamierzyłem po czasie, po napisaniu wiersza. I one są bardzo precyzyjnie skonstruowane, głęboko. Ktoś mi zwraca uwagę, rzadko w recenzji, bo teraz krytyka to w ogóle też jest, przeżywa kryzys. Ale czasem ktoś tak, no, ze znajomych, tak, w takiej rozmowie mówi o tym i no świetnie tam to przedstawiłeś, tak głęboko, naprawdę, zszedłeś i ta aluzja do, wiesz, do Biblii, tam do tej księgi, mówię, ale o co chodzi, nie, przecież. I co, i czasem pan się sam dziwi, czy ja to napisałem. Tak, i się przyznaję do tego oczywiście od razu, że absolutnie tego nie, mówię, ale zobacz, tam jest dokładnie i rzeczywiście, to jest na poziomie, nie wiem, później sprawdzam etymologii greckich słów na przykład, że one się wywodzą z takiego sensu, który gdzieś jest w kolejnym wersie użyty. Dlaczego? Skąd on się wziął? Przecież ja nie jestem ani językoznawcą, ani profesorem, ani ja piszę ze słuchu.
skąd to się wzięło, że jest tam logika, to nie są tylko ładne obrazy, to bardzo często jest logika, jest gra symboli, świat symboli, mitów, to się zazębia. Skąd to przychodzi, ta logika? To jest moim zdaniem świadectwo i jakby w moim odczuciu takie świadectwo powołania, takiego... Powołania i czuwania tego anioła stróża. Te skrzydła są nad Panem. No tak, coś jest. Mam swoją teorię na ten temat. Przepraszam, proszę tutaj, ponieważ nie będzie słychać. No tak, to może jest tak. I takie odkrywanie tego, co już istnieje. Tak. Wygłoszę swoją teorię, bardzo może karkołomną, ale w nią bardzo, bardzo wierzę i to jest najbardziej logiczne wytłumaczenie. Mnie się też zdarzało być twórcą, pracowałam jako metaloplastyk, jubiler, później byłam bibliotekarką, więc trochę jestem też obyta ze słowem. Słowo dla mnie to są kwanty światła, które pędzą do nas i albo jesteśmy dobrymi odbiornikami, je złapiemy i będziemy je mieli, później przekażemy innym. Dlatego czasami te słowa układają się w takie piękne, harmonijne jakieś strofy właśnie, ale jeżeli chodzi o wiersze, dla mnie to jest ewidentna po prostu sprawa. Nie każdy może być poetą. Bywamy poetami czasami właśnie, gdy taki wiersz, po prostu gotowiec nam przysiądzie, wyląduje na naszym czole, czy no nie wiem, na powiekach, kiedy jeszcze się budzimy ze snu, ale według mnie po prostu te wiersze nad nami wiszą. Te strofy, one są gdzieś napisane przez te byty, o których w ogóle nie mamy bladego pojęcia. I teraz chodzi o to, żeby być takimi właśnie dobrymi łapaczami i to się z takim namaszczeniem, błogosławieństwem się zostaje właśnie poetą. Tak jak Pan mówi, Panie Wojciechu, że czasami ma Pan kawałek, środek albo tam zupełnie z jednej trzeciej wiersza coś się ukazało, coś do Pana się przebija, a później się rodzi następny. To jest tak jak właśnie, no nie wiem, no z rzeźbiarzami, mnie się to zdarzało, że dostawałam kawałek srebra, gapiłam się na nie, to było naprawdę rękodzieło i nie szło, a za chwilę po prostu ja już widziałam produkt końcowy, jakąś piękną broszę, bransoletę, więc to jest to samo jak z kamienia czy z lipy. One gdzieś ta rzeźba jest, im po prostu jesteśmy lepszymi odbiornikami, tym ta doskonalszy ten produkt końcowy, tak jak u Michała Anioła, prawda? Tak. Że kawałek alabastru, a później, no przecież to jest niemożliwością, jest po prostu niemożliwością, żeby to, no Bóg nam dał te palce, prawda, tysiąc ileś zakończeń, wrażliwość tą, dotykiem, czytanie Braille'a, ziarenko maku wyczuwamy, ale mimo wszystko to jest niemożliwością, żeby taka pieta, prawda, tylko w takiej niedoskonałej istocie, jakim jest człowiek, się zrodziła i żeby mógł wykonać, bez tego, że ona już kiedyś była po prostu, to jest dar od Boga, naprawdę. Zazdroszczę takiego daru, ale nie wszyscy możemy być poetami, nie wszyscy. No ale jakby nie każdy mechanizm tego jest podobny, nie zależy od tego właśnie, nie wiem, od... Tak jak Pani mówi, że przy rzemiośle, często jest tak właśnie ten... Jeżeli człowiek, to chodzi o bezinteresowność pełną, nastawienie człowieka, tak? Nie na siłę się nic nie da. Tak, że no i to przychodzi samo. Dlatego mamy tak kiepski w tej chwili właśnie taką kiepską literaturę i taki kiepski mamy. No tak, bo literatura jest teraz pisana na zamówienie. No to jest to, co... Mi całe życie zarzucali, że ja piszę na zamówienie. To znaczy, że podejmuję tematy, nie wiem, najpierw mi zarzucali, że piszę na zamówienie kościoła, tak? Czyli w sensie o Bogu. Tematy, to jest wszystko grzeczne, na zamówienie pisane i... tak samo teraz z Polską, to jest wszystko grzeczne i pisane na zamówienie, to teraz PiS-u chyba, tak? To jest wszystko twórczość, a ja mam wrażenie, że ja cały czas piszę wbrew właśnie jakby wszystkim i wbrew sobie także, tak? A z drugiej strony mi się wydaje, że właśnie ci, którzy mi to zarzucają, piszą ciągle na zamówienie, to znaczy oni, nie wiem, piszą powieść o przemocy w rodzinie, dlatego że jest nośny temat przemocy w rodzinie. Piszą o
jakieś tam feministyczne wpisują się w ten... To mówię opowieść o pisarzach, tak? Bo to jest modne. Piszą, nie wiem, o jakichś new age'owych mitologiach, bo wiadomo, że tak, że to będzie dobrze przyjęte. I tak jest budowana proza w Polsce. No to jest zawsze wiadomo, mniej więcej można sezon wcześniej przewidzieć, co jest trendy, czy jak to się teraz nazywa, na fali, to jakby nurt kulturowy, no to wiadomo, że teraz będą powieści na ten temat powstawać. To jest jasne. No i ja na przykład mam pogardę dla tego rodzaju twórczości. To jest dla mnie makulatura. Zupełnie nie mam... No nie biorę tego do ręki. A z poezją, no to nie wiem, czy to na zamówienie, czy nie, no ale to też jest straszna sprawa, te wszystkie... Ta wiara, że chce, że zacznie się wszystko od nowa i stworzy się coś szokującego, no, bo to jest dziecinne strasznie, no to jest takie, że to mówił Eliot, że kto nie wybiera sobie świadomie własnej tradycji literackiej, skazuje się na dramat tradycji niewybranej, to znaczy inni będą mu wskazywać, z czego się składa. I ci wszyscy awangardowi poeci współcześni, od języka, ci specjaliści właśnie, którzy chcą zaszokować, no to są epigoni w sensie tym negatywnym różnych Piperów i futurystów i tak dalej. Znaczy, dla mnie to jest przepisywanie wręcz tamtych wzorców. Bo to w awangardowej poezji szczególnie widać. Ja zatytułowałem książkę Epigonia, ale z takim, no trochę powiedzmy autoironicznie, ale z drugiej strony, no tu chodzi o rzeczy głębsze, tu chodzi o to późne urodzenie, o pewien to tak jak etymologicznie, no epigon to znaczy później urodzony, po prostu. To, że poezja jest poza czasem, że język poezji jest poza czasem, że ci moi bracia w poezji to są ci dawni poeci, że z nimi czuję tę więź, a nie z tymi współczesnymi, ale też chcę ten ich język przywrócić polskiej kulturze, tak? Dlatego epigon. Tak, jestem epigonem, naśladuję dawnych poetów, ale to po to, żebyście czytali tych dawnych poetów, Lechonia Wierzyńskiego, tych zapomnianych niesłusznie, którzy mieli ten swój krzyż prawdziwy w pokoleniu wojennym. No i stąd jest ta epigonia. No ja się nie boję już teraz takich różnych gier, tytułów, bo nie zwracam na to uwagi, jak to jest odbierane. Natomiast cieszę się, jeżeli ktoś to głęboko odczytuje. A więc rozumiem epigonia jako rzecz, która została skazana niejako na zakończenie, zamknięcie, ale podjęta przez Pana po to właśnie, by trwała. No tak, znaczy ja się nie zgadzam z tym, że to zostało skazane, że ktoś zawyrokował, że ten język się skończył. Język Lechonia Wierzyńskiego, a przez to język Pana Tadeusza też poprzez nich, bo oni byli kontynuatorami tego języka romantycznego. Język słowackiego, że to się skończyło, to się nie skończyło. To my przestaliśmy z tego czerpać, tak? W PRL-u, bo to zostało zabite. No, jeszcze pokolenie sztuki i narodu, i w ogóle to uczniowie Słowackiego w czasie wojny. To było jeszcze żywe. U tych skamandrytów właśnie emigracyjnych, u Lechonia, no bardzo ta tradycja romantyczna. U Wierzyńskiego też to wracało. A później Wierzyńskie to akurat też
jakby później się to jakby trochę za tą nowością tak pobiegł i też próbował taki być poprawny, że też, nie wiem, dbać, żeby to był taki język, te późniejsze jego tomy, ale te emigracyjne pierwsze w czasie wojny, Krzyże i Miecze, przede wszystkim to były bardzo romantyczne właśnie, też ożywiające ten język romantyczny i dla całych pokoleń emigrantów te wojenne tomy Lechonia i Wierzyńskiego, no to była Biblia prawie, to było tak jak Pan Tadeusz w XIX wieku. Bo nie dość, że opisywało ich doświadczenie wojenne, to jeszcze wpisywało je w taki, nadawało mu sens historiozoficzny, tak? Taki sens dziejów Polski. No i myślę, że to się nie skończyło. To się skończyło dlatego, że w PRL-u Mickiewicza i Słowackiego to już w ogóle mniej, ale Mickiewicza spróbowano przerobić na takiego właśnie wieszcza czy patrona ludu, trybuna ludów mickiewiczowska, to właśnie przekładano na trybunę ludu po prostu i robiono z niego takiego właśnie no, patrona mas pracujących miast i wsi. W tym sensie o nim pamiętano, ale też te wszystkie mesjańskie tradycje były odrzucane, romantyczne i nikt nie śmiał nawiązywać do tej tradycji romantycznej. No, ci poeci, przecież co, Grochowiak, którzy się pojawili około 56 roku, to już byli eksperymentatorzy. Białoszewski, czyli tacy właśnie minorum gentium, powiedzmy, poeci, czyli no, grzebiący się w języku, awangardziści, to jest, nie wiem, no... Ja czuję jednak wyższość, taką pańskość takich poetów romantycznych, którzy jakby nie skupiają się tylko, nie mają czasu myśleć o języku, bo to jest dla nich oczywiste. Ci, którzy grzebią się i mówią, robią filozofię na podstawie, mówią tylko o języku, to są ludzie trochę no, cofnięci w rozwoju. No, to są ludzie, którzy i zarzucają tym natchnionym, romantycznym poetom, że oni nie poświęcają uwagi językowi, tak? No, no to jest mówienie trochę upośledzonych, ubogich krewnych, no bo oni po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że ci natchnieni poeci nawiązujący do romantyzmu bardziej niż oni, mozolniej niż oni pracują nad językiem. Tylko nie podnoszą tego, nie robią z tego filozofii, bo zajmują się tym w tym domu. To jest rzemiosło. Wstyd o tym mówić. Mówi się o wielkich ideach, a dla nich wielkich idei nie ma, jest język i będą mówili tak, a wy językiem się w ogóle nie zajmujecie. My tu jesteśmy nowoczesnymi poetami od języka. No w takiej poezji tak, no ale to... Nie wiem, ja przepraszam za te radykalne sądy, bo już dawno nie miałem spotkań autorskich i zawsze... Nie, ale to kapitalne są zupełnie. Ja chciałabym jeszcze z nowinek ostatniego czasu, nie wiem, czy Państwo mieliście okazję być w Muzeum Pana, czy miałeś okazję być w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Świeżo otwartym, znakomitym muzeum multimedialnym, w którym znacznie wyżej wzniesiono się na poziom manipulacji niż w czasach PRL-u. Otóż... To jest muzeum otwarte bodaj 3 miesiące temu, znakomicie ulokowane w rynku wrocławskim, niezwykle interesująca ekspozycja, której finał jest absolutnie zaskakujący. Mianowicie z Mickiewicza robi się w pewnym momencie
bojownika o wolność niemalże naszą i waszą, pojawiają się akcenty feministyczne po to, ażeby płynnie przejść do sal następnych, które są również stałą ekspozycją Muzeum Pana Tadeusza i są poświęcone dwóm postaciom, proszę państwa. Mianowicie Bartoszewskiemu i Nowakowi Jeziorańskiemu. To jest Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, świeżo otwarte, do którego prowadzone są wycieczki szkolne. I moja polemika z przedstawicielem tej placówki skończyła się, jednak nie doszliśmy do porozumienia. Zostałam zapytana, a dlaczego nie? Dlaczego nie ci dwaj panowie obok Mickiewicza? I na moją sugestię, że może choćby Giedroyć albo Miłosz jako rodzaj punktu odniesienia, jeżeli już mamy wchodzić w polemikę z wieszczem, została absolutnie niezrozumiana. Otóż Bartoszewski i Nowak Jeziorański są uwiarygadniani przez Mickiewicza we Wrocławiu w Rynku Głównym. Tyle mam do powiedzenia na temat tego, jak można się wznieść na wyżyny. PRL mógłby się uczyć od III RP. Tyle. No tak, to jeśli chodzi o te wszystkie właśnie... No tutaj chodzi o personalia, ale też... Nie, to wiesz, chodzi o pewną myśl, jaka jest w tym zawarta, no tak. Również, prawda? Bo no to tak, no, robimy... Polityczne manipulacje, ale też wspomniałeś o feministycznych jakichś kontekstach. No i to jest... No to jest tutaj trzecia RP przekroczyła, jeśli chodzi o te manipulacje tymi wszystkimi ideologiami śmiesznymi, komicznymi. Feminizmami, tam gender, queer i tak dalej, no to tutaj już dawno przekroczyła PRL, jeśli chodzi o skalę manipulacji. To jest widoczne gołym okiem. To już, ja już jestem zmęczony jakby uświadamianiem tego, pisaniem o tym felietonów i tak dalej. To już po prostu... Wojtku, ale niezupełnie to jest tak, że możemy to zostawić. Zmęczenie zmęczeniem, natomiast chodzi o to, że w tej chwili mamy do czynienia z zawłaszczaniem, to widzimy, co się dzieje w naszej przestrzeni publicznej, z zawłaszczaniem kolejnych mitów, kolejnych symboli. Mamy fałkę, którą podnoszą zupełnie inni, niż byśmy podejrzewali. Mamy hymn polski śpiewany w różnych miejscach. Tutaj mamy zmanipulowanego Mickiewicza. Pytam, czemu będzie służył i komu Kochanowski w najbliższym czasie? Bo no to, tak, ale prawda? To się odbywa gdzie? W muzeum? W jakim muzeum? Państwowym muzeum, tak? Tak. W instytucji tak, państwowej? Tak, w instytucji państwowej. O tym mówię. No to... Sfinansowanym z naszych, prawda? To nie jest już jakieś uliczne zachowanie, to nie jest cokolwiek niszowego, tylko to jest po prostu w jakiś sposób zagospodarowywanie tej tradycji, tej wspólnoty, o której mówisz, do której się odwołujesz, przez tych, którzy są nam przeciwni de facto. Tak ja to przynajmniej odbieram. I teraz, czy powinniśmy wobec tego, no nie wiem, nie protestować? Ja nie bardzo wiem. Ja dokonałam wpisu w księdze. Tak, tyle mogłam zrobić. My powinniśmy przede wszystkim w tej chwili oczekiwać od PiS-u i od całej tej nowej władzy, czyli naszych reprezentantów, tego naszego nurtu, powiedzmy, konserwatywnego czy chrześcijańskiego, oczekiwać, że w kulturze weźmie się do roboty, bo jak mówię, poza orderami przyznawanymi przez prezydenta Andrzeja Dudę, ja nie widzę żadnej sensownej, celowej, zaplanowanej polityki, jeśli chodzi o kulturę. Ja mam wrażenie, że im się wydaje, że to jest wszystko niegroźne. Że... I to nie dotyczy tylko polityków. Ja pamiętam, jak Marcin Wolski z Gazety Polskiej starał się o stanowisko. Był taki moment, że miał zostać, wejść chyba do Rady Nadzorczej telewizji. Nie, jak mówił, że on w TVP Kultura nie widzi żadnego przechyłu w lewo. Mówi, tam jest problemem jest to, że to jest nudne, czy coś takiego, że to trzeba inaczej zrobić, ale ja nie widzę żadnego, bo krytykowane jest to jako właśnie takie siedlisko feminizmu i tak tych wszystkich nowych nurtów, ale on tego nie widzi, nie dostrzega. No i właśnie to teraz Mateusz Matyszkowicz też tego nie dostrzega w TVP Kultura, a jako że... No to teraz trzeba, nie wiem, z nimi... Nie wiem, może ich zaprosić na jakąś rozmowę i zapytać wprost, publicznie, pokazać im przykłady, nie wiem, z nimi trzeba rozmawiać, albo z politykami, którzy ich nominują, widocznie, nie wiem, może powinni zmienić te nominacje, zdjąć i wprowadzić kogoś,
jest kompetentny w tej mierze. Chyba że rzeczywiście, nie wiem, PiS chce mieć taką kulturę z różnymi, no taką jaką w Europie Zachodniej, w niektórych krajach osiąga już to apogeum, jak w Szwecji na przykład, tak, z różnymi wynaturzeniami, no to, no ale wtedy, nie wiem, to jest dla mnie jakaś, albo z głupoty to wynika, albo z krótkowzroczności. Ale jestem bardzo rozczarowany tym, że nie zostało, tu nie chodzi o czystkę, jak mówię, oni się, nie wiem, boją się może oskarżeń, że przeprowadzają jakąś czystkę. Tu nie chodzi absolutnie o czystkę, tu chodzi o podstawy, o to, co jest naszym sprzymierzeńcem. Naszym sprzymierzeńcem jest kultura wysoka, na odpowiednim poziomie, klasyka, rzeczy kompletnie niekontrowersyjne. To chodzi o to, żeby do teatrów wprowadzić klasykę bez głupiego eksperymentowania, które się nazywa sztuką, czy uchodzi za sztukę. Bo to nie jest żadna sztuka. Jakieś happeningi teatralne to nie jest tak samo jak instalacje. Jeżeli absolwent Akademii Sztuk Pięknych nie potrafi namalować obrazka prostego, natomiast jego sztuka polega na kupowaniu na Allegro śrubek i skręcania z nich klocków i budowania z tego jakiegoś tam jakiejś prostego przedstawienia dla, nie wiem, scenografii dla dzieci, no to nie jest żaden artysta, no umówmy się, no to są proste rzeczy. To nie jest tak, że w jak głębokim kryzysie kultury my żyjemy, skoro my uważamy nadal, że nie wiem, dyplom Akademii Sztuk Pięknej czyni człowieka artystą. Że jeżeli normalny człowiek siusia pod płotem, to jest chamem, czy nie wiem, w miejscu publicznym to jest chamem, a jak artysta, człowiek z dyplomem ASP siusia pod płotem, to jest happening i bardzo głęboki sens w tym siusianiu jest. No niestety tak jest. Ja jestem za tym, żeby to jasno powiedzieć, że tak być nie może, że skończymy z tym. Nie wiem. Niech ci artyści dalej sobie tam tworzą, w cudzysłowie artyści tworzą swoje instalacje, ale nie w instytucjach państwowych, nie za państwowe pieniądze, publiczne pieniądze. I o to tylko chodzi, żeby państwo oczyściło te instytucje państwowe z tej całej chałtury, no, która nie ma nic wspólnego ze sztuką. To nie jest zbyt wiele. To jest, dla mnie to jest oczywistość. Ja sądziłem, że to będzie miesiąc po wyborach będzie załatwione, że zostaną, a nie, jeżeli ma trwać to, co było przed dojściem PiS do władzy, czyli równowaga to i to, że pozwolą jakiemuś tam w środowisku, będzie, nie wiem, feministka w jakiejś dyskusji na przykład, czy w prezentacji obrazów, czy na wieczorze literackim, gdzie dotowanym przez państwo będzie feministka, transwestyta, robiący ze swojej oczywiście przypadłości sztukę również i manifest, i bo teraz jakby artyści są sami twórcą i tworzywem, tak? I zaproszą, nie zapraszali teraz do jakiejś dyskusji, gdzie właśnie miała być na temat klasycyzmu w poezji. To też tam nawet klasycystki są, okazuje, feministki i klasycystki. No i tam miałem być właśnie ośmioro osób, nie wiem, ze trzy neutralne, pięcioro zaangażowana radykalnie, krytyka polityczna i tak dalej. Parytety zachowane i ty jeden. No to podziękowałem oczywiście. Zresztą no, i tak będę na razie dziękował, bo to jeszcze nie jest ten czas. To... Ludzie normalni, z normalnym spojrzeniem na sztukę powinni czuć się mocni w naszej kulturze. Ja oczekuję od państwa, że stworzy warunki do tego, że my będziemy czuć się mocni, że to my będziemy czuć przewagę, bo my nie mamy żadnych kompleksów ani żadnych
powodów do tego, żeby się czuć tutaj jak Żydzi podczas wojny, bo tak państwo polskie do tej pory III RP traktowała takich ludzi jak ja, kultura, cały układ zbudowany przez Adama Michnika. Tak to wyglądało, że takich ludzi jak ja traktowało się, wpisywało się na listy proskrypcyjne i traktowało się, zresztą ja sam się wycofałem z tego, no bo to nie lubię, żeby mi cokolwiek ktoś narzucał, tak? Ale to był gest, ten drugi obieg i tak dalej, jakby wyszedłem temu naprzeciw. No ale wiadomo, że całe środowisko Arkanów było w ten sposób niszczone. To przecież Wiesław Paweł Szymański, Jacek Trznadel, Tomasz Burek, ci krytycy literaccy, którzy... Niepoprawnie zupełnie. No jakby pozostali wierni cnocie, powiedzmy, rozumiane jako męstwo w tym pierwotnym znaczeniu. Elżbieta Morawiec, no wielu takich twórców z czasów jeszcze no starszych, jakby godniejszych ode mnie na pewno. I oni jakby przede mną tego doświadczali. To że jest... Ten mój przypadek jest jakby jednym z wielu no ale tak było i w tej chwili nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli wrócić do jakiejś takiej równowagi, że będziemy, dobrze, rozumiem, nie należy teraz robić czegoś takiego, że wprowadzimy nagle wszystkich, którzy słusznie pisali przez ostatnie 8 lat na jakieś, nie wiem, wysokie, że będą zbierać wysokie odznaczenia, laury i nagrody. Że nie, tu jest potrzebny jakiś racjonalizm i też, no, jak mówię, rozróżnienie, no, zdrowy rozsądek. Ale jakby abstrahując od tych jakby hierarchii, ludzie myślący normalnie o sztuce, o kulturze, nie mogą się czuć w tej cywilizacji, w Polsce dzisiaj dyskryminowani i nie powinni się czuć mniejszością. Tym bardziej, że większość ludzi, odbiorców sztuki, właśnie podziela takie myślenie o sztuce. No przecież wszyscy się śmieją z instalatorów, artystów, tak? Wszyscy się z tego śmieją. Dlaczego ludzie odrzucają kulturę, jak się mówi? Dlaczego ludzie nie czytają książek? Ludzie, zwykli czytelnicy, zwykli odbiorcy. Dlaczego nie chodzą do teatru? Dlatego, że jak pójdą raz do teatru i na Romeo i Julia, i okaże się, że Romeo i Julia to jest dwóch transwestytów z gołymi tyłkami, no to wychodzą, no i koniec. Prędko nie wrócą. No i prędko nie wrócą. Tak. I jeżeli państwo polskie chce budować wspólnotę, to musi zadbać, to nie tylko chodzi o spłacenie długu tym twórcom, którzy byli jakoś zaangażowani w, nie wiem, politycznie, czy po prostu no, spełniali patriotyczny obowiązek. To absolutnie nie chodzi o to. Chodzi o to, że to my, pisarze, muzycy, artyści, którzy myślą normalnie, jesteśmy potrzebni Polsce, jesteśmy potrzebni państwu. Tak myślę. I my też tak myślimy, że jesteście bardzo potrzebni i państwu polskiemu i nam. I dziękujemy, że ciebie i was mamy. Wojtku, bardzo, bardzo dziękujemy. Teraz będzie jeszcze chwilka na autografy, jak sądzę, ale żeby Epigon mógł się spotkać z Epigonem, to ja pozwolę sobie w imieniu Solidarnych od Solidarnego z Wrocławia, czyli Wojtka Popkiewicza, też Epigona, wręczyć ci płytę z nadzieją i to jest taki mój pomysł na przyszłą waszą współpracę. Otóż po przeczytaniu tomiku stwierdzam, że przynajmniej Epigonia powinna być zaśpiewana. I życzę, żeby się znalazł być może właśnie taki kompozytor, który po prostu stworzy z tego pieśń manifest. I myślę, że to też będzie piękne. Dzięki ci serdecznie. Dziękuję bardzo.